Panie prezydencie, parę miesięcy temu na konferencji prasowej obiecywał pan, że w czerwcu będziemy już mieli rozwiązany temat hospicjum. No i czerwiec mamy i co dalej? Wygląda na to, że po kilku latach oczekiwań i podejmowanych działań mamy porozumienie w końcu ze starostwem powiatowym i z powiatem i po ostatnim wspólnym spotkaniu prawdopodobnie odbędzie się to w ten sposób, że powiat przekaże miastu budynek przy ulicy Judyma 4, a miasto wykona remont, zaadaptuje te pomieszczenia pod hospicjum. Mówimy o tym małym budynku obok szpitala Kędzierzyńskiego? Tak, o tym budynku, który już był przedmiotem ewentualnych rozważań pod hospicjum kilka lat temu. Temat wrócił. Na początku kadencji próbowaliśmy razem z powiatem dokonać takich działań, które zmierzały do utworzenia hospicjum na terenie szpitala. Gmina przez 2 lata przekazywała środki, ponad 3 miliony złotych. Z różnych powodów powiat zmienił zdanie, ale po ostatnim spotkaniu wygląda na to, że jest porozumienie i ten budynek trafi do miasta, a miasto wykona remont. Czyli to dopiero początek. Mamy ten remont, ile czasu potrwa i kiedy realnie będzie mogło ruszyć hospicjum? Kwestia formalności. Wystąpiłem z pismem do pani starosty o podjęcie formalnych działań. Potrzebna jest uchwała Rady Powiatu, Rady Miasta i wtedy będziemy już mogli, że tak powiem, podjąć działania zmierzające do remontu, czyli budżet miasta, środki, projekt i wykonanie. Trzeba liczyć, że to będzie początek przyszłego roku. Czyli w tym roku jednak nie. Nie ma na to szans. W tym roku nie. Gmina dwukrotnie ogłosiła nabór na prowadzenie hospicjum przez podmioty zewnętrzne. Mieliśmy sygnał z rynku zdrowia, że byłby zainteresowany jeden podmiot, jednak nie stanął. Byłaby to najkrótsza droga, jednak nie dało się znaleźć tego partnera. W związku z tym jesteśmy zdecydowani wykonać remont pomieszczeń we własnym zakresie. Mieliśmy na myśli co najmniej 2 obiekty gminne, ale najlepszym rozwiązaniem jest ten budynek przy ulicy Judyma 4. Wierzę, że po ostatnim spotkaniu i po wstępnym porozumieniu uda się w końcu zrealizować to, na co czekamy od lat. Czy to będzie osobna jednostka ze swoim dyrektorem, czy będzie ona częścią jakiejś innej jednostki miejskiej? Jako że gmina jest to jakby nowe zadanie, nie jest to zadanie własne narzucone ustawą, ale gmina może, więc to będzie osobna jednostka, będziemy musieli utworzyć NZOS, to też będzie wymagało uchwały Rady Miasta, więc ta procedura jest jeszcze przed nami, ale to będzie osobna jednostka gminna. Czy radni Rady Powiatu i radni Rady Miasta na te plany, które państwo wydyskutowaliście ze starostwem, patrzą przychylnym okiem, czy niekoniecznie? Wyrażą swoją opinię w głosowaniu, ale z tego co wiem, przynajmniej radni miasta są zdecydowani i chcą, żeby ostatecznie to hospicjum powstało. No i ostatnie pytanie w tej sprawie, czy po drodze mamy kampanię wyborczą, czy to nie przeszkodzi w jakiś sposób tworzeniu tego hospicjum, żeby nie było tak, że jeżeli by się zmienił prezydent, to wtedy hospicjum jednak nie powstanie? Wierzę głęboko, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, kto będzie radnym Rady Miasta, Rady Powiatu, kto będzie starostą, temat jest tak istotny, że jeżeli już rozpoczniemy te działania, to jestem przekonany, że zostaną dokończone.